Już za miesiąc, 12 i 13 grudnia, odbędzie się finał 20. edycji akcji Szlachetna Paczka. To czas wytężonej pracy dla wolontariuszy. W województwie mazowieckim planujemy przeszkolić 1400 wolontariuszy, którzy odwiedzą około 3,5 tysiąca rodzin. Wolontariusze zostali przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa oraz zostali wyposażeni przez Stowarzyszenie Wiosna w środki ochrony osobistej, maseczki, płyny dezynfekujące. Nas cieszy fakt, że wolontariusze prężnie działają także w rejonie Kozienice. W tym roku mamy 15 wolontariuszy w rejonie Kozienice i bardzo mnie cieszy to, że 13 z nich pochodzi z gminy Kozienice, mieszka tutaj na stałe. W tamtym roku wspierali nas głównie wolontariusze z Warki. Dlatego cieszy mnie aktywizacja naszej społeczności. W tym momencie już odwiedziliśmy 34 rodziny, ale akcja wciąż trwa. Wolontariusze cały czas odwiedzają rodziny, przygotowują opisy. Efekty ich pracy każdy będzie mógł zobaczyć już od połowy listopada. Wówczas uruchomiona zostanie baza rodzin. 14 listopada jest otwarcie bazy rodzin. Możecie wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać tam województwo mazowieckie, rejon Kozienice, przeczytać opisy rodzin i spośród tych opisów wybrać ten, który najbardziej się Państwu spodoba i możecie wspomóc tą właśnie rodzinę. W przygotowanie paczek dla konkretnej rodziny mogą angażować się osoby prywatne, firmy i instytucje. Po przygotowaniu paczek należy je dostarczyć podczas Weekendu Cudów, a więc 12 i 13 grudnia, do magazynu Szlachetnej Paczki, skąd trafią do potrzebujących rodzin. Dzięki uprzejmości pana Marcina Zmitrowicza, dyrektora Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, finał odbędzie się nad jeziorem w Świetlicy. Rejon Kozienice Szlachetnej Paczki został objęty patronatem honorowym burmistrza gminy Kozienice.